pasterskim. Słowa serdecznie życzeń kierujemy w stronę dostojnej jubilatki Pani Eminy i Panu błogosławi, obdarza potrzebnymi łaskami Matka Boża, ma w opiece zdrowie i sił po najdłuższe lata. Zapłać za ofiary składane na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie polecamy w sprawę modlitwy o powołania Waszym sercom. Zachęcamy też, by w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu podjąć osobiste, konkretne postanowienia na ten czas, który przed nami. Jak pewnie wszyscy wiemy, w piątek w Szpitalu Limanowej zmarł ksiądz prałat Edward Nylec, długoletni proboszcz naszej parafii, dziekan dekanatu tymbalskiego, rezydent senior w naszej parafii. Do poniedziałku wieczornej msza świętych różaniec za zmarłego, także po tej mszy świętej bardzo serdecznie proszę tych, którzy mogą, nie mają jakichś zajęć, jest niedziela. Ksiądz brat 21 lat służył w naszej parafii, ustawiały się konfesjonalne kolejki. Jest tam symboliczny bukiet, świeci się światło. Oddajmy tym różańcem też taki dar za jego usługę, dar serca. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek o 17:00 prowadzeniem trumny z ciałem księdza prałata do kościoła parafialnego i mszą świętą z nieszporami. Po niej będzie czuwanie i modlitwa za zmarłego prowadzona przez Róże Różańcowe do 21:00. W środę uroczystości pogrzebowe rozpoczniemy o 10:00 po wprowadzeniu ciała do świątyni, modlitwa jucznią za zmarłego, a po niej znów cały różaniec, który na zmianę poszczególne róże będą prowadzić aż do mszy świętej. Msza pogrzebowa o 12:30 będzie jej przewodniczył pasterz kościoła tarnowskiego, ksiądz biskup Andrzej Jerzy. Na koniec złożenie trumny w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy na moją prośbę odpowiedzieli pozytywnie, włączyli się w przygotowanie pogrzebu. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Cieszymy się Waszą liczną obecnością na tych gorzkich żalach. Droga krzyżowa w piątki o 15:15 i o 17:00, także w niedzielę po sumie. Nabożeństwo w Piekiołku, gorzkie żale z mszą o 15:00, wyjątek następna niedziela, gdzie ze względu na kolekcję zaczniemy o 14:30. Droga krzyżowa z mszą świętą w piątki o 18:00. Ponadto w tym tygodniu zbiórka wszystkich ministrantów w poniedziałek o 15:30, spotkanie lektorów w poniedziałek o 18:30, w sobotę po 10:00 próba zespołu, o 10:00 próba zespołu Bona Maria. Następną niedzielę składka na tace będzie przeznaczona na ubezpieczenie obiektów parafialnych. Przyszła niedziela to również dzień modlitwy, postu, solidarności z misjonarzami. Pamiętajmy o tej intencji. Od następnej niedzieli będziemy przeżywać rekolekcje wielkopostne, które będzie głosił ksiądz Ireneusz Stolarczyk. Wraz z nim przybędą na niedzielę z Dębicy siostry służebniczki, których kapelanem jest nasz rekolekcjonista. Siostry, promując swojego założyciela, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, będą rozprowadzać książki oraz różne przedmioty i drobiazgi, także rękodzieło, które same wykonały. Dochód ze sprzedaży złożone ofiary będą przeznaczone na prowadzone przez siostry dzieło, m.in. świetlicę środowiskową, do której uczęszcza 70 dzieci i na dzienny dom pomocy, do którego uczęszcza ponad 20 starszych osób, seniorów. Proszono nas o ogłoszenie, bo gminy Tymbach informuje, że od poniedziałku rozpoczną się prace budowlane przy budowie sieci wodociągowej w Piekiełku na osiedlu przy szkole podstawowej. Inwestorzy, przepraszając za utrudnienia, proszą o wyrozumiałość. Jeszcze intencje mszy świętych na ten tydzień. Poniedziałek o 7:00 ze zmarłego Józefa Popule, w środę o 7:00 ze zmarłą Krystynę Kurek, w czwartek o 6:30 za zmarłą Stanisława Sara, w 30 dzień po śmierci, w piątek o 7:00 ze zmarłego Józefa Kite, o 15:15 o drodze krzyżowej za księdza prałata, w 7:00 dzień po jego śmierci, w sobotę o 7:00 za zmarłego Henryka Kozickiego, w niedzielę.
Tomaszu 22 lutego będzie odprawia msze gregoriańskie za świętej pamięci Dorota Łapkowicz. W tym tygodniu poza parafią będą sprawowane msze święte ze zmarłych Kazimierza Dyrka, Stanisława Potocznego, Anna Krzysztofian. Zakład za wspólną modlitwę jeszcze raz zapraszam, zachęcam do tej modlitwy różańcowej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.